W mojej kuchni zakwitł portal do innego świata. Taki mały. Za mały, żebym przelazł na drugą stronę. Nie. Pod prysznicem Declan traci poczucie czasu. Kończy, gdy pomarszczą mu się palce. Z ludzi najbardziej nienawidzi jej. Jeszcze mnie nie poznał. To jego matka. Podoba ci się? Kobieta, która chce urodzić bezproblemowo i bezboleśnie, musi przeczołgać się przez łożysko i błony płodowe po urodzeniu źrebaka przez klacz. Ryzyko jest jednak takie, że rodzeni przez taką kobietę chłopcy będą wilkołakami. Jego matka poniosła to ryzyko. Toksima, opanuj się. Mów wolniej. Byłaś wczoraj u Declana i co widziałaś? No tak, była pełnia. Tak, tak, wiedziałam o tym. Nic mu nie mów, idiotko. Słyszałaś? Nic mu nie mów! Przecież jak się dowie, że wiesz, to nie wiem, do czego jest zdolny. Siedź cicho, okej? Okay? Aha, mamy nową sprawę. Zaginione dziecko. Zaginione dziecko. Uwielbiam zaginione dzieci. To takie tajemnicze sprawy. Czuję, że... Co cię tak cieszy, idiotko? Że nie znajdziemy kolejnego dzieciaka? SEARCH to grupa, która poszukuje zaginionych. Mam tu listę członków.
Wilkołak? Jędza? Reklama? I ADHD. Pękło! Nawi! Zostaw rękę. Oddaję ci swojego pecha. Nawi? Reklama. Cudowna dziewczynka o paranormalnych zdolnościach. Słynna Nawi. No, gówno robi. Jest z nimi tylko po to, aby dodać firmie prestiżu. Bo jest znana. Nazywałam go buraczkiem. Był strasznie nudny, ale kochany. Bawiliśmy się w chowanego i tak po prostu zniknął. Na imię miał Muła Deep. Może mi pani zapłacić z góry? Oczywiście. Śniło mi się, że jestem malutka. Gonił mnie szatan w lesie. Biało jak z mąki. Schowałam się za krzakiem jagódki, a on przeszedł i nawet mnie nie zauważył. No to jesteśmy kwita. Co robią teraz pana ludzie? Sprawdzają pokój, jego stabilność. Czy nie ma blizn w rzeczywistości? Udajmy, że coś robimy. To jest najbardziej aktualne. Z tego roku. Zdjęcia strasznie mnie postarzają. Wyglądam na nim starzej. Prawda? Nie bardzo. Proszę się przyjrzeć dokładnie. W rzeczywistości mam kilka zmarszczek mniej. Nie musi pan być miły. Nie jestem miły. Proszę mi mówić Ewelin Ciuncia. Jak herbata? Dobra. Dodałam trucizny. Panie Deklan! Proszę się nie martwić. Śladowe ilości. Nic panu nie będzie. Najwyżej rozboli pana brzuszek. Zawsze czegoś dosypuje. Mam takie natręctwo. Leczę się. Słuchajcie. Wiecie, że zaginione dzieci mają priorytet. Odtąd szukamy tylko Muad'Dib'a. My? U Adiba. Tak to się wymawia. Zabrałam jedną zabawkę. I tak nie znajdziemy Muad'Dib'a. Ale musimy udawać, że się staramy. Jak zawsze. Procedura. A ja coś czuję, że tym razem się uda. Nigdy nikogo nie znaleźliśmy. A stara pani Rozelwina? Nie liczy się, wpadła do rowu. Ale myślę, że i tak się uda. Proxima, zamknij się! Dekan ma rację. Serch jest... bez sensu! Tak, mają zerową skuteczność.
Kiedy ludzie zaczęli znikać zbyt często, utworzono podobne grupy jako chwyt propagandowy. Aby ludzie myśleli, że ktoś coś z tym zrobi. Aby uspokoić opinię publiczną. Adian czy Proxima? Co? Która wydaje ci się bardziej atrakcyjna? Proxima, mówiłam ci już. Nie mów mu, że wiesz. Chyba, że chcesz, żeby cię zabił. Wychodzę. Nie siedź za długo. Proxima ma swoje nawyki. Szafa daje jej gwarancję dyskrecji. Nawyki ADHD nas nie interesują. Naszym celem jest wilkoła. Oj, wiesz, że jestem zachłanna. No tak. Z kolei wielką tajemnicą... Przepraszam. 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 Nienawidzę zmarłych. Jeżeli umarli, to nie siedzą sobie w tych zaświatach. Czemu wszyscy zmarli noszą te maski? Nie wiem. Ale z pewnością jest do tego jakiś mit. No, mówią, że coraz więcej zmarłych wraca teraz na ziemię. Bo w piekle nie ma już miejsca. Sranie w banie. Jestem ojcem Muad'Diba. Pan i jego matka życie w separacji? Coś w tym stylu. Ja nie żyję. Nienawidzę zmarłych! Nasz sąsiad był opętany. A co jest lepsze od egzorcyzmów? Wrzaski rodzącej kobiety mają moc wypędzania demonów. No, wrzaski rodzącej kobiety mają moc wypędzania demonów. Dlatego ona zgodziła się, gdy sąsiad był przy porodzie Muad'Diba. To może być niebezpieczne dla dziecka. No, to może być niebezpieczne dla dziecka. Zmarli śmierdzą! Muad'Dib był jednak dość normalny, a nawet bardzo nudnym dzieckiem. Po co mi to mówisz? Sedno tkwi w tym, co motywowało moją żonę. Zgodziłam się, żeby mieć o czym opowiadać sąsiadkom. To lekkomyślna, samolubna baba. Cokolwiek przytrafiło się Muad'Dibowi, to na pewno była jej wina. Proxima się wkurzy. Proxima? Powiem jej, że jest pojebana, a ta jeszcze mnie przeprosi. Szukaj informatora. To przelot wysiłku nad efektem. Trudno go znaleźć, a jego informacje są zwykle niejednoznaczne i mało czytelne. Zamknij się. Amulety talizmany! A jest jakaś różnica pomiędzy jednym a drugim? Amulety chronią. Na złe sny, na złych ludzi, na demony i zniknięcia! Talizmany przynoszą efekty. Na szczęście, na atrakcyjność, na dobre samopoczucie i przychylność, no dalej! Tutaj, tutaj! Chcemy ten na lepsze samopoczucie. Płać pan. To był jeden z tych monotonnych, nudnych snów.
Nagle z głośników padł komunikat o zagrożeniu atakiem skrytobójczym. A ja uświadamiam sobie, że zamiast walizki mam... Proszę, należy go ściskać w dłoni. Chcesz kupić lalkę? Przeklętą lalkę? Idealny prezent dla kolejnej siostrzenicy. Au! Co robisz? Działa. Poprawi mi się humor. Jest super. Będę rzucał nim w ludzi, którzy mnie wkurzają. Mogę załatwić ci kilka minut z cyganą. Christian Beza wspomaga wydzielanie endorfin. Nie, dzięki. Wiesz może, gdzie jest informator? Gdzie? Cześć. Mam pytanie. Co się stało z Muad'Dibem? Dobrze mówię. Czym właściwie jest informator? Nie wiem. Przyjmuje starą walutę, więc musi pewnie pochodzić ze starożytnych czasów. Bez monety? Nie było nawet pytania. Gratisowa. Turniej bączków! Proxima! Spóźniliście się! Znasz moją tajemnicę? Nie mogę tak tego zostawić! To nie ja! Ale ona też o tym wie! Spójrz na ją kątem oka! Kątem oka! Adrian rzuciła na siebie urok. Tak naprawdę nie jest taka ładna. Ja o tym wiem. Wymiana sekretów. Ty też musisz mi zdradzić jakąś swoją tajemnicę, żeby było porówno. Tak? Chodźmy do szafy. Nie będę wchodził do szafy jak jakiś debil. Ale tam nikt nie usłyszy. Tutaj też nikt nie usłyszy. Ja słyszę. Wyjdź! Proxima? Szafa, albo się odwal. No. A nie będziesz się śmiał? Proxima. Bo ja się pogadam za pokoju. Nic nie zrozumiałem. Bawię się pokryjomu za zabawkami. Słabe. Coś mocniejszego. Kocham cię.
ekran. Idę spać. Do domu. Smród po ojcu młody babu mógł zwietrzyć. Nie martw się. Nic mu o tobie nie powiedziałam, panie Lisku. Doceniam to, tak. Doceniam to jak najbardziej. Nie wpuszczę cię. Nie tym razem. Zostaw mnie. Pójdziesz gdzieś ze mną? O, nie. Nigdy więcej. Zrobisz coś dla mnie? Nie wyjdę. Emel, jesteś naiwny. Śniła mi się Proxima. Była zapłata za drzwi. Co tam? Jak się trzymasz? Pewnie się modliłeś. Nie dotykaj mnie, wiesz, że jestem sentensywny. Nie! Bluźnierstwo, nie dotykaj Boga Stwórcy. Ubieraj się. Nie! Nie wiesz, ile tego jest na zewnątrz. Nie masz pojęcia, jak to jest. Jest. Czuję wszystko. Emocje, przedmioty, zabierz ten palec, proszę cię. No, nawet przeszłość czuję. Nie rusz. Napok. Emocji, informacji. Ulegam wypełnieniu. Nie bawi mnie za cholerę i dlatego nie wyjdę! Jestem dzbanem bez ucha. By się ze mnie napić, musisz mnie objąć. Pardon? Mój były chłopak. Przypomniał mi się jego tekst. Nieważne. Pójdziesz ze mną, albo przepełnię cię sobą. Nie, czekaj, dogadamy się! Słucham. Bywasz w różnych miejscach. Może spotkałeś Boga Stwórcę? Czekam na niego już jakiś czas, a od mnie nie odwiedza. Nie teraz! Ubieraj się! Kocham Deklana, bo mi go szkoda. Zwykle zakochuję się w ludziach, których mi szkoda. Czy to normalne? Nie, ale to bardziej pozytywna niż negatywna cecha. Po co te balony? Na przyjęcie powitalne dla Muad'Diba, kiedyś wróci. Panie Lisku! A ile ty masz lat? Każdy przedmiot, który ma więcej niż 100 lat, staje się żywy. Więc minimum 100. Pamiętasz czasy przed zmianą waluty? Świadomość zyskałem niedawno. A może wiesz, co się stało z Muad'Dibem? To było coś więcej niż chowanego. No ale co to było? Rytuał.
Nie chcę być nietaktowny, Adrian, ale urok zlazł ci z twarzy. Odwijaj się! Słyszałem, że mają zdelegalizować urok. Będziesz brzydko. A ja ci powiem, że ta folia wcale nie izoluje cię od doznań. Mawiasz to sobie. Myślisz, że odnajdziecie to dziecko? Nie. Ale myślę, że uda nam się wyjaśnić, co się z nim stało. Dziecko? Matka. Zdominowała całe... GÓWNO! GÓWNO WARTE! Zbezcześciłeś prawo równowartej wymiany! Oddawaj go! Oddaj buraczka! Odmieniam się! Słyszysz? To nie było tego warte! Dla kilku zmarszczek mniej! To nie było tego warte dla kilku zmarszczek. Oszustwo nie opłaca się. Chcę go z powrotem. Oddawaj, oddawaj go. Co myślisz? Adrian? Ty potrafisz dostrzec szczegóły. Bo patrzę, kiedy ty rzucasz okiem. Czy matka wygląda starzej niż Dawn? Troszeczkę. Mało jak na ofiarę dziecka, co? To prawda. Zabawa w chowanego była rytuałem. Poświęciłam swojego buraczka, aby odzyskać młodość. A zyskałam tylko kilka zmarszczek mniej. Nie opłacało się. I chcę moje dziecko z powrotem. Możecie go odnaleźć? To niemożliwe. Rytuały nie podlegają reklamacji. Jego już nie ma. Zniknął. Bez sensu! Jak pani mogła? Własne dziecko? W społeczeństwach rolniczych wciąż popularny jest zwyczaj zakopywania pierworodnego na minutę w ziemi, aby zapewnić urodzaj. Wcale tak bardzo się od nich nie różnię. Mamusia. Jak długo jeszcze będziemy go obserwować? To zależy od naszych klientów. Sądzę jednak, że w noc przesilenia dojdziemy do konkluzji. Fire all the fire now it's going out. The elements fire all.